Za nami kolejny tydzień z FUT Champions, z ligą weekendową. Udało się uzyskać rangę Gold 3, z czego się bardzo cieszę. Troszeczkę było problemów, troszeczkę było zmian składu. Wszystko zobaczycie. Znajoma Wam drużyna przeistoczyła się, przede wszystkim jeżeli chodzi o obsadę bramkarza, w naprawdę dobrą drużynę. Jeszcze w międzyczasie postanowiłem sobie zbudować drużynę srebrną Nigeryjczyków i właśnie tą drużyną pogramy w dzisiejszym odcinku. 2 mecze, moi drodzy, najlepsza bramka, kuriozalna bramka, najlepszy mecz, wszystko przed nami. Zapraszam! Drużyna wystartowała, moi drodzy, w miarę dobrze, powiedziałbym nawet bardzo dobrze. Tutaj jest zmiana obsady bramki, moi drodzy, także jedyna zmiana. W międzyczasie zrobiłem sobie skład srebrny, który zobaczycie w tym odcinku. 7 czy 8 porażek pod rząd pierwszego składu sprawiło, że tak naprawdę sprzedałem wszystko w takiej złości. Kupiłem sobie ten skład srebrny, ale też w międzyczasie nie za bardzo zaczęło mi po prostu iść i wróciłem do tego składu, do Draxlera, do Lacazette, także tą drużyną już w niedzielę naprawdę bardzo dobrze się grało. Uzyskałem rangę Gold 3 i oczywiście rangę Gold 2 miesięczną, na czym mi bardzo zależało, żeby mieć te informy gwarantowane. Milner, moi drodzy, bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, mimo że 72 tempa, Runej tak samo, na kotwicy Draxler, to już mówiłem w poprzednim odcinku, 5 gwiazdek słabszej nogi, naprawdę robi swoje. Zobaczcie wygenerowane powtórki meczu, w którym zdobyliśmy rangę Gold 3. Tutaj piękna bramka. Toliso, lewa noga. Rzut karny, no taki troszeczkę, powiedziałbym, szczęśliwy, odbita piłka od piszczeli Begowicza. No i tutaj klasyczny schemat, zejście z linii do środka, podanie. Wygrana, ranga jest, także to był właśnie ten moment. To był właśnie ten moment. Pierwszy mecz przed nami. Taka oto drużyna z Emenike i Taiwo na urodziny, futa, karty urodzinowe. Także postanowiłem to sobie właśnie tak zrobić. Srebrny skład klasyczny przed nami. No te 8 czy 7 porażek pod rząd, naprawdę to było coś okropnego. Kilka, jak nie więcej niż połowa tych meczy przegrana w dogrywce, w końcówkach naprawdę dogrywki, gdzieś strzały takie ostateczne, jakieś z 25-30 metrów i wszystko wchodziło przeciwnikom. Emenike tutaj miał... No mieliśmy tych sytuacji w tym meczu, naprawdę, no dogrywka i rzuty karne teraz, tak naprawdę przewaga tego srebrnego składu. No ten Emenike, czy ja wiem, czy mnie zachwycił, no wiecie co, no taki kloc duży, bym powiedział nawet, no jak już był w polu karnym, potrafił się przepchać i strzelić, no to nie powiem, ale żebym się nie wiadomo jak zachwycał nad tą kartą. Jeszcze spróbowałem sobie w międzyczasie kupić tego Ogbonnę, też kartę urodzinową, Kandrewę również. Kupiłem go za 200, chyba za 195, sprzedałem za 210. Ogbonna chyba 140, ale nie zachwycili mnie, naprawdę. 1 czy 2 mecze nimi zagrałem. Nie. Chciałem w międzyczasie wrzucić jeszcze do Seby Giovinco, do składu z Sebą Giovinco, nie. Nie wyszło to niestety, może faktycznie za dużo. Jak za dużo się kombinuje z tymi składami, to jest jeszcze gorzej, ale wiecie jak to jest, jak się chce coś zmienić i tak naprawdę liczy się na pewne karty, na pewnych zawodników i niestety nie wychodzi po prostu. Ale Draxler Wiecie co, nie przeszkadza to, że on nie ma tyle tempa. Tak jak mówiłem, wchodzi się w pole karne, nie ustawia się w ogóle go na jakąkolwiek nogę, po prostu guzik i jest szał. Lacazette również. Oczywiście jak cała drużyna ma wylewy, to i żaden gracz nie gra, także... Przygotuję, moi drodzy, dla Was w tym tygodniu, mam naprawdę bardzo dużo materiałów. Przygotuję dla Was materiał, już podobny mam na kanale Absurdy FIFA 17, oczywiście gorąco zapraszam. Dam Wam link w opisie, możecie sobie go zobaczyć. Takie powiedzmy schematy, które po prostu królują w FUT Champions. Oczywiście też w FIFA ogólnie również to samo jest. W innych trybach, ale naprawdę na takiej zasadzie ten odcinek będzie, co sprawia, że po prostu ten tryb jest taki, a nie inny. Taki, a nie inny, moi drodzy. Przygotuję to dla Was w tym tygodniu, może piątek, może sobota będzie taki po prostu odcinek. Jest dużo materiałów, tutaj przeciwnik przestał grać przez chwilę, nie wiem dlaczego. Może pad mu się rozładował. Także taki będzie odcinek. No tutaj bramkarz się nasz nie popisał, ten nigeryjski. Enyeamę właśnie nie chciałem dawać na bramkę, bo on jest naprawdę za niski, a jedynym bramkarzem jeszcze nigeryjskim jest właśnie ten. No niestety. Moi drodzy, przez cały kwiecień nie będę grał w FUT Champions. Muszę troszeczkę odpocząć od tego trybu, bo naprawdę, wierzcie mi, w tym tygodniu może troszeczkę mniej, bo miałem naprawdę dużo wolnego czasu, ale w zeszłym tygodniu miałem na popołudniu do pracy, przed pracą grałem, po pracy grałem. Mówię, nie, to po prostu to nie może tak być, że ja nie jestem w stanie iść na stadion do Tychów, nie jestem w stanie obejrzeć żadnego meczu, już nie mówiąc o jakimś spacerze, czy przejechaniu się jakimś rowerem, czy na przykład siłowni w weekend, czy coś. Nie. Po prostu jest ranga Gold 3, moi drodzy, Gold 2, przepraszam. Miesięczne, na tym mi zależało. Przez cały kwiecień nie gram, zajmiemy się Ultimate'em, bo tam jesteśmy cały czas uwikłani w tej trzeciej lidze. Może tak naprawdę przerzucimy się w tym momencie na Ultimate'a, poświęcimy cały kwiecień na Ultimate'a i dojdziemy może do tej pierwszej ligi. Tak to sobie po prostu wymyśliłem, żeby odmienić troszeczkę, powiedzmy, formę rozgrywki w FIFA na moim kanale. Skupiamy się na Ultimate'cie, co 2-3 dni jedziemy z trzeciej do pierwszej ligi i tak to właśnie widzę, mam nadzieję, że to rozumiecie. Moi drodzy, kuriozalny gol, zobaczcie. No, nie wiem, no... Najlepszy mecz. Moi drodzy, najlepszy mecz, wygenerowane powtórki, ten mecz nie został przeze mnie nagrany. Zobaczcie, 36 strzałów ogólnie, 30 celnych. Mecz był tak otwarty. Tak się przyjemnie grało, dużo bramek, wygrana w dogrywce, no po prostu cudo, Draxler, lewa noga na 1-0. Świetny to był mecz, naprawdę dziękuję przeciwnikowi. Świetna rozgrywka, taki mecz, jeżeli byłby gdzieś pokazany jako reklama, powiedzmy, rozgrywki, no już tutaj nie mówię, abstrahuję już od wylewów i tak dalej, ale... Sam mecz po prostu do oglądania, do rozegrania był naprawdę bardzo przyjemny. Druga połowa, Draxler, druga bramka. Nie no, zachwycił mnie ten zawodnik, naprawdę. Ta drużyna zostaje, moi drodzy. De Gea na bramce, również fenomenalny w dogrywce, tutaj prowadzimy, ale to jeszcze nie koniec. Tutaj błąd Kabore. De Bruyne. Już myślałem, że będą karne, ale nic z tych rzeczy. 119 minuta, Giovinco do Kabore. I jest zwycięstwo i przeciwnik pewnie dostał szału. Najlepsza bramka, moi drodzy, moim zdaniem. Runej. Świetny zawodnik. Kurczę, on w tej pomocy, mimo że ma średnią w ataku, naprawdę daje czadu. Dziękuję Wam, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.